No, ugryźli jego taka sytuacja, że szlifowałem sobie tutaj, czy powycinałem to, co nie? Z góry chyba być. Powycinałem sobie to. Ja mówię, cienką tarczą do pnia, mówię, a tak fajnie, idzie raz ko razu, raz ko razu. I w tym miejscu, jak mnie pierdzielnęło, raz, dwa, w sumie rozerwało tarczę na kawałki. No, pierdolę. I odłamek wybił mi lampę. Więc super. Zamiast poprawić, też coś popsułem. Ale jakby to ująć, ta strona już by była podszykowana, żeby tutaj doszlifować. Tutaj o, może tutaj papierkiem ręcznie czy czymś, o tu. Tu musiałbym jeszcze tu. Gdzie jest powierzchnia wszędzie wyszlifowane wszystko. Od spodu jest kutas, ale też aby się położyć, założyć gogle i szorować. Tutaj mamy delikatny problem, bo tu muszę jeszcze to wyrwać. Tu mam wyszlifowane już na gotowo, tutaj przód. Tu jest podszlifowane, tu jest podszlifowane. Najgorsze to będzie, to trzeba będzie wejść od środka i to samo zrobić. A tam za specjalnie dużo miejsca nie ma. W tym cały problem. Od środka zmieniło się tyle, iż mamy ten kwadracik, mamy ten prostokącik wywalony. Tu mamy dziurkę podszykowaną. Trzeba będzie ją wyszlifować od góry i od dołu. Tu już mamy popodcinane. Wszystko to wyczyścić, wyszlifować. I to tyle na razie. A, jeszcze mogę pokazać pewnie już po desku. Miałem problem w pizdu, bo jak tamte lampy zalewałem, ładnie nalałem wszystko. Tu leje, klei, co i dupa. A teraz przyłożyłem na szmacie celowo, gdzie się cały klej nie oderwie. No, nie najgorzej. Trzeba będzie tylko to jeszcze obciąć, poobrabiać i będzie w miarę. Każda strona się zaczyna tak samo, nie? Tym kołem. Trochę się pozmieniało. Po prostu umyłem. Tu wyszlifowałem wszystko już na gotowo, tak powiedzmy. Z tamtej też. Tutaj dziurka jedna podszlifowana do klejenia. To szlifowane. Tamten papier nie dotykam to gdzieś. Trzeba patrzeć jakieś blaszki, żeby je na nity ładować. I włókna podkładać i będzie dobrze. A zanim wszystko to przewodłości, najpierw podkładem zajechać. Ni. Podkładować. I dopiero cokolwiek kleić, wiercić, robić. Ci, którzy lubią zapach różnych rozpuszczalników, to niech żałują. Ci, którzy nie lubią takich zapachów, niech się cieszą, że filmy nie oddają zapachu, bo po prostu ciężko powietrze trzeba złapać. Jednak ten zaułek jest morderczy, aż co otworzyłem z tyłu drzwi, żeby trochę było przewiewu. Co tu się zmieniło? Coś ty gryźli narobił. Plamy, plamy i wszędzie plamy. Ano, bo rudą żywicą zasmarowałem. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Tak sobie pomyślałem i tak zrobiłem. Że tam, gdzie było rudę od spodu, od tamtej strony, nasmarowałem żywicą. Nawet nasmarowałem to w środku. Wiesz, że się trochę świeci wszystko. Bo tak mi się podoba. No tak. A tutaj jest takie akuku małe.
Za dużo co zrobiłem i za dużo utwardzacza dałem. No i taki kasztan se tu leżał, czemu nie? No i tu widzicie jest... Aha. Widzicie, tu za tą gumą jest niewysmarowane. A, to się wysmaruje jutro, bo by się kleiło. Ale większość tych wszystkich niespodzianek z tyłu jest wymalowane tam. Chyba na dziś będę kończył. Mamy w granicach godziny w pół do siódmej. Chciałem to podmalować, a jutro będziemy walczyć. Czyli trzeci dzień prac. No łatki. Łatki, lepienie włóknem tego wszystkiego. No jak mówi piosenka, nie ma co tu już pochlewać, nie ma czego ratować. Trochę żem podratował. Coś mi odwaliło na łeb zamiast iść do domu. O godzinie tam w pół do szóstej. Jest w pół do ósmej. Ale mam jedną dziurkę zanitowaną. Tu była taka łączona, co nie? To są dwie blaszki już. I co najważniejsze, tu leżą blachy, od których zacząłem. Miałem tylko co naszykować blachy. O, tu mam jedną całkowitą blachę, co nie? Wstawka będzie. Tu już teraz kombinuję, jak tu ładnie wstawić, żeby była ciągłowa. No i jak tak dalej pójdzie, jak to będzie, że w ciągu godziny, półtorej będę robił tyle wstawek, no to będzie super. Tak jak widać, tu po prostu poszło mniej więcej na wymiar blaszka, dwa nity, blaszka deko większa, dwa nity najpierw tu były, żeby się trzymało. Później przewierciłem tu i znitowałem, dołożyłem blaszkę, przewierciłem, podłączyłem do tych dwa kolejne nity. No i powiem tak, mniej pracuję, no bo już nie ma takiego wychyłu. Teraz głównym zadaniem będzie zalepienie tej dziury jutro. Później wzięcie się za to sitko. No już to zapchanie tej dziury. Ale co, powiem, gryźli, to po co ci te całe włókno i wszystko? No właśnie, nie wiem. Nie no, żartuję. Włókno będzie położone tu i na wierzch. O ile mnie plany nie przerosną. Mam w planie położyć tu na wierzch włókna, przynajmniej to pomalować wszystko żywicą, żeby było w takie szpary tego typu. Tam wszystko poszło, no bo to nie może zostać taka dziura. Znowu to zrobiłem. Ja się znam tych filmikach standardowe. A więc tak. Włókno na wierzch, ewentualnie jeszcze myślałem o włóknie od spodu. Żeby po prostu warstwę pociągnąć, ale nie wiem, czy po prostu tam z tyłu nie wywalnę tego wszystkiego w ciortu. Podkładem, barankiem i tak zostawię. A tu od przodu to ma wszystko być. To ma być wzmocnione, już nie będę się bawił, żeby to nigdy nie rdzewiało, bo to jest po prostu awykonalne moim zdaniem. W tym samochodzie. Z tamtej strony robiłem w tamtym roku i jest Armageddon. Jebie to. No i tu będzie najlepszy cyrk, tu będzie rzeźbiarnia i tu po to tu jest włókno. Tutaj są włókno, wiecie, włóknem włożek będę chciał. Jestem w szoku z tym pasem tylnym. No ale tak jak tu wszędzie blacha jest już pociągnięta epoksydem, to już będzie mniej łapało. No to by było na tyle. Na dzień dzisiejszy. Obiecuję, dzisiaj nic nie będę robił. Idę w ciotu. Więc tak, update'ik sytuacyjny. Jest dzień trzeci, południe. Te dwie wczorajsze blaszki, tutaj popracowałem nad trzecią. Tu jest taka, ona jest od spodu zawinięty rant. I wziąłem podkład w łapę, posiukałem wszystko podkładem. Te puste place, które były oszlifowane z rdzy. No i co jeszcze? Tutaj przykręciłem. Czy przykręciłem, przynitowałem tą blachę, co wczoraj naszykowałem. U góry poprawiłem, tam były nacięcia drugą blaszką. No i zobaczcie, tak nie najgorzej to wygląda.
Jeśli trzeba, to będzie to chyba najprawdopodobniej obłożyć w środku głównym. Tu trzeba było coś umodzić w tym miejscu jeszcze. I tą samą górę. No i tamtą stronę. Praktycznie rzecz biorąc, tu mam wyprowadzone na gotowo. Tu jeszcze ten otwór. I tu w środeczku ta dziura. Ale tutaj myślę, po prostu włókno nakleję i wyjebundo. Tu wszystko za blochami jeszcze włóknem wykleić. A z tym włóknem będzie cyrku. No i co? No i tutaj ten bok wyblaszkować. Jak już to wyblaszkuję, to połowa dłubaniny. Więc cięcie. Akcja kompas. Niepotrzebnie to teraz machnąłem podkładem od razu, by było lepiej widać. Jedna blacha, pod spodem druga blacha. Mała wstawka i jedna wielka tutaj na cały róg. Niech ktoś im powie, że z migomatem by nie było łatwiej. Zamiast wiercić te wszystkie nity, po prostu bym zrobił bzit, 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 pospawał to i miał to wszystko w dół. Taką rozkminę, bo tu przecież zaraz będzie dobre wszystko, może sami pewnie upierdzielał, jak przyłożę zderzak. No ale na razie niech tak będzie. Że możliwe, że z tej blachy to prawie pół poleci. Na razie niech będzie uczepione. Zobaczymy, ile tu pod zderzak nie będzie pasowało. Tu właściwie to mógłbym tylko od środka, jakbym chciał, nakleić jakieś włókno, żeby to wszystko polepić do kupy. O tu od środka. No i teraz zostaje... Nie, ja podświadomie omijam to miejsce cały czas. Wziąć się w końcu za to. No sporo się rozwiązało, jak wstawiłem tą dużą blachę z tyłu. No jak wstawiłem tą, tak? Teraz trzeba było to wszystko nasączyć w ciortu żywicą, napchać tutaj maty szklanej. I w pizdu iść, żeby to schło. Zobaczymy, którą mamy godzinkę. Mamy prawie pierwszą. To pokleić, to będzie prawie druga. No i można by było spierdalać. Pokleić i iść coś zjeść. Niegłupi pomysł.